Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Chciałbym teraz zaprezentować taki krótki poradnik na temat tego, jak można zrobić wypasione, mokre kamienie. Za pomocą oczywiście Cycles, więc będziemy mówili o tworzeniu materiału. Pokażę może, o co chodzi. Mam tutaj kilka takich kamieni, które się zmieniają wtedy, kiedy tylko je przesunę, w związku z tym nie muszę ich w żaden sposób generować, czy rzeźbić, czy cokolwiek bądź. A to jest nic innego jak tylko bardzo prosty modyfikator Displace dodany do tych kamieni z teksturą, która jest zaczepiona o obiekt empty, który jest tutaj. Tutaj jest ten obiekt, więc mogę za jego pomocą szybko te kamienie sobie wygenerować. Powierzchnia takiego kamienia już z nałożonymi teksturami wygląda w ten sposób, co tutaj na podglądzie. Ten malutki podgląd to jest tak zwany kamień suchy. Przeskoczmy teraz do materiału i pokażę, o co chodzi. Sam materiał wygląda dosyć prosto, nie jest jakoś szczególnie skomplikowany. To jest wyłącznie materiał powierzchniowy z niewielkim displacementem. Teraz chciałbym się prześlizgnąć po wszystkich elementach tego materiału, by pokazać, w jaki sposób on został zrobiony. A więc zaczynamy od współrzędnych, w tym przypadku UV, które są rozciągnięte na te wszystkie kamulce. Jeżeli miałbym to pokazać, to zobaczcie, że każdy z takich kamieni to jest tylko zwykła, prosta UV sfera, więc nic absolutnie nadzwyczajnego. Cały jej kształt jest robiony za pomocą tej tekstury nałożonej przez modyfikator Displace. Jest jeszcze Subdivision Surface, żeby wygładzić troszeczkę te kamienie. Gdyby go nie było, to one miałyby taki strasznie porowaty, ostry, nieprzyjemny kształt. Tak czy inaczej, tak to jest zrobione. I teraz rozwinięcie UV na takiej kulce jest bardzo standardowe. Teraz zobaczymy, czy w ogóle jest, bo może nawet go nie być. O, tak wygląda. Takie po prostu coś. Bez najmniejszej żenady i zupełnie chamsko wrzucone. Tak czy inaczej, mam takie obiekty i teraz w materiale dla tych obiektów wykorzystuję to mapowanie tekstury. To mapowanie tekstury jest dodatkowo zależne od obiektu. Obiektu żadnego tutaj nie wybrałem, ale tak naprawdę myślę, że mogłoby działać. Ten empty powinien być tutaj wybrany. Wtedy, gdybym tym emptym kręcił, zmieniałyby się również koordynaty tekstury. I teraz używam dwóch tekstur ściągniętych z CG Textures i jedna z nich wygląda w ten sposób. To jest zwykła tekstura, którą mamy taką zupełnie bardzo podstawową, jakaś taka trawa, mech na skałach czy coś takiego. Porosty, w skrócie rzecz biorąc. Druga tekstura, której używam, to jest tekstura jakiegoś takiego kamienia, czy żwiru, czy czegoś takiego. Widać nawet tutaj artefakty i dystorsję soczewkową obiektywu, więc nie jest najszczególniejsza. Pierwsza, lepsza jakaś taka ściągnięta. I teraz tak, to co robię z tymi dwiema teksturami, to jest właśnie taka lekka magia, która powoduje, że na samym końcu wyglądają one niesamowicie. Pierwsza rzecz, biorę sobie tą teksturę, o tą zieloną, i przepuszczam przez noda krzywe RGB, żeby troszeczkę zmienić ten kolor. To jest nic innego, tylko taki drobny tuning. Tak samo robię z tą drugą teksturą, czyli z takiej tekstury. Otrzymuję taką zieloną, a później zmieniam troszeczkę hue, aby nie była tak bardzo intensywnie zielona. I później znowu jeszcze troszeczkę poprawiam ten kolor. Teraz takie dwie tekstury, jedna i druga, są zmiksowane razem w tym nodzie miksującym za pomocą takiej wartości jak ten faktor tutaj. I ten faktor wygląda w ten sposób. To jest taka czarno-biała tekstura typu cloud. Ona się bierze z tej tekstury typu noise, ale biorę sobie czarno-biały kanał i podbijam mu kontrast po prostu za pomocą tego zwykłego noda color ramp. Nazwałem go tutaj mokrość. Za chwilę zobaczymy dlaczego. I teraz to, co jest czarne, będzie teksturą, którą mamy tutaj, czyli taką, a to, co jest białe w tej mojej mokrości, będziemy mieli teksturą, która wygląda w ten sposób. I to jest wszystko zmiksowane w tym jednym nodzie. Tekstura po miksowaniu wygląda w ten sposób, więc znowuż nie jest jakaś nadzwyczajna, bardzo prosty wygląd ma. I teraz zaczyna się jakby dalsza część magii. Do tej tekstury jest również dodany bump map. Bump map pochodzi z tej samej maski, czyli z tej samej czarno-białej tekstury typu noise. Po zmapowaniu bump mapem dostaję wektory. Te wektory oczywiście wyginają mi powierzchnię i symulują coś takiego jak porowatość tych kamieni. I nie bazuje to na żadnej teksturze tak naprawdę, tylko i wyłącznie na tej teksturze typu noise. Nic nadzwyczajnego, żadna filozofia. Noise'a każdy myślę potrafi zrobić. Teraz ten noise jest użyty do zrobienia materiału typu diffuse, który wygląda, uwaga, od razu w taki sposób. I to już zaczyna być ciekawe. Troszeczkę go powiększę tutaj, byśmy mieli większą szansę przyjrzenia się szczegółom. Tak wygląda mniej więcej diffuse po zmieszaniu tych dwóch tekstur, więc już fajnie. I to wszystko uzyskujemy dzięki temu nodowi od bump mappingu, bo bez niego tak naprawdę mielibyśmy dosyć płaską teksturę, niezbyt fajnie by wyglądała. A z nim
dostajemy te ekstra wypukłości. Oczywiście światło musi je nam pokazać, więc jest tutaj lampa typu sun, jest jakiś cień dzięki temu i tak dalej. Wszystkie te kamulce zaczynają wyglądać wtedy w taki fajny sposób. No i teraz następna rzecz, oprócz takiej tekstury typu diffuse, to jest tekstura typu glossy. Zwykła tekstura glossy, do której wkładam tylko i wyłącznie kolor w postaci właśnie takich jak tutaj czarno-białych szumów pochodzących z tej mojej maski. A więc no, to nawet nie jest kolor, tylko roughness tej tekstury. Dodatkowo dla tej tekstury używam jeszcze czegoś takiego jak normal. Kolor jest biały i wygląda w ten sposób. Więc jak widać, nic szczególnego. Jeżeli ten bump map będzie włączony, to tekstura zaczyna wyglądać w taki sposób. I te dwie tekstury są ze sobą zmiksowane za pomocą takiego ładnego shadera miksującego. A miksowanie odbywa się według znowuż jakiejś maski, która w tym przypadku jest zupełnie biała. Więc jeżeli zmiksuję, dostaję w efekcie końcowy kolor z wypukłościami, z nierównościami i ze wszystkim, co trzeba. I teraz to miksowanie tutaj pomiędzy moim kolorem naturalnym materiału a tym strasznie świecącym odbywa się za pomocą tego malutkiego noda. I mogę teraz ten faktor trochę obniżyć i zobaczcie, co się natychmiast zaczyna tutaj dziać. Teraz powstaje tutaj wypas. Teraz ten kamień wygląda tak, jak byłby mokry. I oczywiście mogę jego mokrość zwiększać, dodając troszeczkę więcej tej wody, która na nim jest. Taki efekt osiągnięty w tak prosty sposób. Tak to właśnie wygląda. Moim zdaniem efekt rozwala i jest osiągnięty naprawdę bardzo prosto. To się błyszczy i naprawdę wygląda jak mokro. No zrzućcie pierwszy rzut oka na to. Dobra, więc nie ma się co zachwycać i chwalić. Tak czy inaczej tą teksturą można ładnie sterować ilość tej mokrości. No i oczywiście, jeżeli bym zrobił coś takiego, żebym zmienił tą mapę w jakiś sposób, to obszary tej mokrości mogą się zmniejszać lub zwiększać. A więc teraz mam tylko trochę wilgotny kamień. Jeżeli przesunę ten czarny, żeby podbić kontrast, natychmiast się tworzą góry. Proszę zobaczyć, jak on teraz wygląda. Teraz jest mokry w wielu różnych miejscach, aż powstały na nim takie małe kałuże. Myślę, że dołączę ten plik blend do tutoriala tego, ale nie mogę niestety dołączyć tych dwóch tekstur, w związku z tym one będą usunięte. Dodacie sobie jakieś własne, no i zobaczycie, co wtedy z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że taki materiał przyda Wam się do robienia wypasionych, mokrych kamieni. No cóż, udanych blendów życzę.